I Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, u mnie w kotłowni niestety porządek nie może być. Pomimo to, że pompa stoi i wszystko. To nie może być. A dlaczego? Bo walczę teraz z wodą. Stwierdziłem, że należałoby poprawić jakość tej wody, którą mam. Dałem ją do badania. Na szczęście jest w pełni bezpieczna. Niestety ma troszeczkę za dużo żelaza i manganu w sobie. Więc żeby to poprawić, to stwierdziłem, że zakupię sobie coś takiego. Tak, Odżelaziacz jest pusty, więc na razie jest bardzo lekki. Dostałem do tego chyba 6 worków jakiejś substancji. Nie wiem, czy piachu, czego to tam jest. Zobaczymy, jak to się sprawuje. Dodatkowo jeszcze stwierdziłem, że zaszaleję i kupię sobie coś takiego. Jeśli ktoś kojarzy, a pewnie nikt nie kojarzy, to jest jakiś hydrocyklon. To się chyba nazywa. Coś takiego. Na szczęście drogie nie było. Chodzi to o mnie tu już jakiś czas, bo chciałbym zlikwidować to, co widzicie. Miałem duże filtry i one są momentalnie. Nie wiem, czy to jest piach, czy żelazo w tych, ale gdzie obstawiam, że to jest piach, bo kiedyś pompa strzelił mi zawór zwrotny na pompie i niestety pompowało do góry wodę i spuszczało z powrotem do studni, więc zrobiło tam niezłe zamieszanie. Przez co teraz mam mętną wodę. Więc stwierdziłem, że coś takiego na usuwanie piasku, i to podobno ma działać. I powiem Wam, że na razie nie wiem. Czekam, bo tutaj ma się piasek odkładać, i tu później będę go mógł spuścić do wiadarka. Zobaczymy, ile go tam jest. Natomiast mam zamiar zrobić tak: ze studni woda idzie do hydroforu, z hydroforu idzie do tego elementu oczyszczającego, tego hydrocyklona. Z hydrocyklona wchodzi mi na odżelaziacz, i uwaga. Zrobię sobie badania po odżelazianiu wody. Czyli mam badania sprzed odżeraziacza, i zrobię sobie robię po zamontowaniu z od, odżeraziacza wody. Następnie idzie to na y, filtry TTT. Normalne takie chyba 5 mikronów i 10 mikronów. Pójdzie to następnie tutaj do zmiękczacza. Ale ja chcę jeszcze właśnie mieć badania tutaj, tak jakby po odżelazieniu, po przefiltrowaniu, po zmiękczeniu. Jak wyglądają wtedy parametry tej mojej wody i czy te, te wszystkie elementy naprawdę działają. Więc będzie teraz kolejna seria filmów na temat jakości wody w domu. Do zobaczenia.